18 października odbyła się piąta bisiada kulturalna zorganizowana przez Centrum Kultury w Piekoszowie. W wydarzeniu wzięły udział wszystkie zespoły folklorystyczne z terenu gminy, które uatrakcyjniały czas swoimi występami. W biesiadzie wzięli udział również zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Zbigniew Piątek, wójt gminy Piekoszów oraz Pelagia Rusiecka, przewodnicząca Rady Gminy. Myślę, że ta biesiada piekoszowska się tak wpisze pięknie w kalendarz tutaj tego Piekoszowa i co rok będzie trwała bardzo długo, przez wiele lat. Margareta. Proszę Państwa, życzę Wam przewspaniałej zabawy, wiele uśmiechów, radości. Dwa dobrych głosów, dobrego przytupu i bawcie się, a wy dorada jak mam być, pozwolę. Już pozwala. Rozstrzygnięty został także konkurs kulinarny, który wygrała pani Henryka Ciołak. Po wręczeniu dyplomów rozpoczęła się rozrywkowa część wydarzenia połączona ze śpiewem i tańcem.